Szanowni Państwo, dzisiaj mamy okazję spotkać tutaj dwie grupy podmiotów, które są jak sól ziemi dla całej gospodarki, bo z jednej strony małe, średnie firmy są najliczniejsze w całym segmencie gospodarczym i funkcjonują najliczniej. Tam jest gro miejsc pracy. W małych, średnich firmach jest najwięcej miejsc pracy w naszej gospodarce i drugi obszar to są banki spółdzielcze. Banki spółdzielcze z kolei są najbliżej swoich klientów. Jeżeli policzyć potencjał wszystkich banków spółdzielczych, to mielibyśmy trzeci bank w kolejności w naszym systemie bankowym. Także to jest ta miara potencjału banków spółdzielczych. I teraz jeżeli w trudnych czasach przedsiębiorcy, ludzie zastanawiają się, gdzie znaleźć dobre finansowanie, to można powiedzieć, że nie trzeba daleko szukać, bo wystarczy zainwestować w kapitały banków spółdzielczych. Pan prezes Różyński w poprzednich okresach podejmował współpracę z różnymi instytucjami, z Narodowym Bankiem Polskim, Giełdą Papierów Wartościowych. Dzięki temu banki weszły w taką ścieżkę pozyskiwania kapitału przez obligacje. Ale tu dzisiaj z tego miejsca bardzo bym zachęcał firmy małe, średnie, a także indywidualnych przedsiębiorców do tego, aby mocniej zainwestować w banki spółdzielcze. To jest bardzo prosty rachunek, bo można powiedzieć, że z każdego jednego złotego na kapitale banku można uzyskać 10 zł kredytu. I to jest najprostszy sposób pomnożenia kapitałów, pomnożenia w taki sposób, który daje szybki dostęp do finansowania. Nie wiem, jak dzisiaj wygląda, ale ostatnio jak rozmawialiśmy, to było to na poziomie około 12 miliardów takiej nadpłynności w sektorze i to się utrzymuje. 14 miliardów. 14 miliardów. To są kapitały, które banki spółdzielcze mogłyby uruchomić, gdyby wzmocnić je kapitałowo. I to pokazuje, jakie są tutaj rezerwy w samym sektorze banków spółdzielczych. Zwróćmy uwagę, że ostatnio poszła też informacja o tym, że przedsiębiorcy mają na rachunkach, na kontach około 175 miliardów złotych i to też pokazuje, jaka jest wielkość zamrożonego kapitału. To szczególnie teraz na czas kryzysu jest bardzo ważne, żeby stworzyć zachęty do inwestowania, do wprowadzenia tych środków w obrót, tak aby powstawały miejsca pracy, tak aby towary emigrowały za granicę, a miejsca pracy zostawały w kraju. I tu dzisiaj z tego naszego spotkania i tej konferencji, zwracając uwagę na te polityki europejskie, na rozwiązania krajowe, bo bardzo ważne jest też, żebyśmy zwrócili uwagę na ułatwienia, które są i dla banków spółdzielczych, i dla przedsiębiorców istotne, to znaczy zmiany o charakterze organizacyjnym. Możemy nie mieć wpływu na notowania ropy na rynkach światowych czy na kursy walut, ale mamy wpływ tu w kraju na to, jakie są koszty transakcyjne, opory biurokratyczne i to możemy radykalnie zmniejszyć. W tej kadencji na przykład zamieniliśmy ponad 200 zaświadczeń na oświadczenia. Zmniejszone zostały też obowiązki informacyjne. To uwalnia energię i zasoby przedsiębiorstw do takiego bardziej produktywnego wykorzystania. I w tym zakresie w czasie nowej kadencji bardzo istotne będzie mocniejsze zredukowanie obciążeń i różnego rodzaju oborów, szczególnie w dwóch obszarach, to znaczy prawo podatkowe i prawo budowlane. Jeżeli Państwo wezmą pod uwagę dzisiejsze realia, to przetransferowanie na rynkach finansowych ogromnych kwot porównywalnych na przykład z polskim PKB, to jest naciśnięcie jednego guzika. Jeżeli chodzi o wybudowanie domu czy hali produkcyjnej, to często procedura postępowania idzie w miesiące, jeśli nie lata. Widać tu ogromną dysproporcję i ogromne rezerwy. W tym kontekście ze strony Ministerstwa Gospodarki zaproponowaliśmy, żeby instrument specjalnych stref ekonomicznych wykorzystać jeszcze bardziej szeroko, żeby te strefy nie funkcjonowały tylko do 2020 roku, żeby mogły funkcjonować bezterminowo, ale dodatkowo, żeby też
te strefy rozszerzały się praktycznie na każdą gminę, która przygotuje znaczące tereny inwestycyjne, tak żeby podejmujący działalność, rozwijający swoje firmy nie musieli czekać na przygotowanie terenu, tylko mogli z marszu podejmować działania. I w tym kontekście jeszcze raz podkreślam, że najlepszy sposób na robienie pieniędzy, na pomnożenie swojego kapitału i stworzenie warunków do finansowania inwestycji, przedsiębiorstw, różnego rodzaju przedsięwzięć, to dzisiaj jest zainwestowanie w kapitały banków spółdzielczych. Z jednej strony to są obligacje, z drugiej strony to są kapitały banków spółdzielczych i tutaj przedsiębiorcy mogą uzyskać bardzo znaczący impuls do rozwoju gospodarczego. Także chcę pogratulować Krajowemu Związkowi Banków Spółdzielczych, chcę pogratulować tutaj organizatorom za przygotowanie tego spotkania, bo ważne jest, żeby przedsiębiorcy usłyszeli ten prosty sygnał. Jeżeli chcecie mieć finansowanie swojej działalności, inwestujcie i rozwijajcie też segment bankowy, w szczególności banki spółdzielcze. Bardzo dziękuję panu premierowi za wypowiedź. Panie i panowie, to co mnie często wątpię, to to, że małe i średnie przedsiębiorstwa mają za słabe wspomaganie, jeśli chodzi o rozwój inwestycji. Rola małych i średnich przedsiębiorstw jest oczywista, nie tylko w Polsce, ale w świecie. I dlatego też poprosiliśmy ministra rolnictwa i rozwoju wsi po to, żeby zastanowić się wspólnie, co zrobić, żeby przyspieszyć rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na obszarach wiejskich i małych miast. Panie ministrze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, sektor banków spółdzielczych jest to ta spółdzielczość, która nie tylko, że oparła się destrukcyjnemu działaniu polityków po 1989 roku, ale także rozwinęła się i myślę, że to jest ten segment bankowości, który jest nie tylko obok rolnictwa, ale jest głęboko wewnątrz rolnictwa, bo jest bardzo mocno zakorzeniony w terenie, w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. W ciągu ostatnich 7 lat poprzez wspólną politykę rolną do rolnictwa zostało przetransferowanych ponad 130 miliardów złotych, z czego 86% za pomocą czy poprzez banki spółdzielcze. Więc to widać, jaki potencjał przez ten sektor bankowości kapitałowy przechodzi w rozwój, przechodzi w inwestycje. To, co jest także istotne, Szanowni Państwo, to jeśli chodzi o segment kredytów preferencyjnych, to tutaj banki spółdzielcze zagospodarowują ten obszar w 95%, a więc to jest pierwszy partner Ministerstwa Rolnictwa, pierwszy partner rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. W sektorze przetwórczym funkcjonuje ponad 30 tysięcy firm. Co istotne, kiedy analizujemy udział tych firm w programie rozwoju obszarów wiejskich i w inwestycjach, to bardzo często mamy informację, że bardzo dobre projekty inwestycyjne składane w różnych bankach często odrzucane są tylko i wyłącznie poprzez konkurencyjne działania, a uzasadnieniem dla nieudzielania kredytu czy wsparcia takiego pomostowego nawet przy środkach unijnych jest tak zwane wysokie ryzyko projektu. Okazuje się, że wtedy, kiedy składają te projekty do banków spółdzielczych, banki spółdzielcze powołują stosowne konsorcja, jeśli pojedynczo są zbyt małe kapitałowo, żeby taką inwestycję sfinansować. I dla banków spółdzielczych to ryzyko inwestowania jest zdecydowanie mniejsze. Banki znają swoich przedsiębiorców, banki znają swoich rolników, banki spółdzielcze, stąd też wiedzą, na ile dana firma jest wiarygodna i dlatego chętniej współpracują. Chcę podkreślić, że w tej chwili realizujemy kilka działań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, w których biorą udział banki spółdzielcze i z tych najważniejszych, w czasie, co do których w tej chwili trwa nabór, to są mikroprzedsiębiorstwa, to jest także różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, to jest ważny projekt wartości dodanej, gdzie na początku będziemy inwestowali w konsolidację przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego i tworzenie wspólnych platform handlowych, następnie w drugiej kolejności będą finansowane grupy producentów. Ja gorąco zachęcam banki do tego, żeby bardzo mocno włączyły się we wspieranie grup producentów, we wzmacnianie grup producentów, bo to jest tak naprawdę odbudowa mikroprzedsiębiorczości.
Co ważne, także od 2 lat jest możliwość udzielania poręczeń i gwarancji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym i warto, żeby również wtedy, kiedy banki spółdzielcze mają jakiekolwiek obawy co do wiarygodności inwestora, żeby z tej formy także wspierania korzystać. Więc chcę tu bardzo mocno podkreślić, że bankowość spółdzielcza jest rzeczywiście wewnątrz rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego i ten sukces, jaki odnotowaliśmy w ciągu ostatnich 4 lat w zakresie wzrostu eksportu, to jest, odbywa się także z dużym udziałem sektora spółdzielczego, bo zmodernizowane, nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, przetwarzające bardzo dobre, zdrowe, tradycyjne surowce rolne, to jest właśnie to, że w ciągu 4 lat eksport artykułów rolno-spożywczych wzrósł aż o 55%. To jest to, co mówił premier Pawlak. Eksportujemy towary, miejsca pracy pozostają w Polsce.